Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Tym razem jesteśmy na łowcy i tak jak mówiłem ostatnio, te runki bardzo nam skoczyły dzięki właśnie temu boostowi od E70, więc chciałem sobie poszukać na dzisiejszym epiku itemków właśnie już z tymi runami wysokimi. Głównie mi zależało na broni, ale już to zrobiłem przed odcinkiem, żeby was tutaj nie zanudzać. Niestety wyszło słabo. Dlaczego wyszło słabo? Jak sami widzicie, tutaj mamy obrażenia od zimna zaledwie 43%. Niestety błąd cały czas występuje w tych lochach, że inne runy w ogóle nie działają, działa tylko zimno. Także musiałem po prostu tego zimna szukać. Co ciekawe, ta broń, którą mam teraz, jest no, bardzo dobra. Sami widzicie, że rozrzucik jest fajny. Dawała mi chyba 37 średnich, coś w tym stylu. I wyleciała jeszcze, co ciekawe, z runą obrażenia od ognia 60%. Dokładnie tu ją mam. No więc jeżeli inne runy by działały, to byłaby tak naprawdę idealna. A niestety musiałem tego zimna szukać. Trochę mi grzybów na to poszło i wszystkiego. A zobaczcie, że wyleciało mi, to jest jedyna runa, jaka mi dzisiaj wyleciała na zimno, właśnie 43%, no szału nie ma, ale tam się jakoś, jak tych run więcej zbierzemy tutaj na arenie, na menadżerze areny, to tam się jakoś z czasem i tą runkę zimno 60% dorwie. No i generalnie inne itemki też zmieniałem, już tutaj mam wszystko poulepszane, wszystko zaczarowane, więc będziemy próbować coś w lochach porobić, nie będziemy jakoś bardzo szaleć, ale może coś tam padnie, zobaczymy jak to wyjdzie. Na serwerze się ciekawe rzeczy podziały, powiedzmy. Ostatnio była jakaś fala banów, bodajże dzisiaj jest sobota, to chyba było w czwartek albo w środę, już nie pamiętam, tak prawdę mówiąc. W każdym bądź razie bardzo dużo osób z Protego Maxima dostało bana. Były to bodajże bany, zresztą tutaj praktycznie chyba wszyscy, co są obecnie w tej gildii, co zostali w tej gildii, to właśnie mają bany. Prawdopodobnie były to bany za multikonto, tylko że tu chodziło o to, że jakby nie tam jedna osoba grała na kilku kontach, chociaż no mogło tak być, ale z tego co wiem, to po prostu wchodzili sobie na konta, żeby akceptować ataki i tak dalej, z tego co się dowiedziałem przynajmniej. No i jakoś to nie wiem, czy zostało wykryte, prawdopodobnie nie było to, bo już tam się ludzie doszukują, kto to pozgłaszał i tak dalej. Prawdopodobnie nie było to zgłoszenie, bo na Tavernie, czyli tym Discordzie międzynarodowym Shakesa, ktoś tam podawał, że na czeskim serwerze, gdzie tam były levele już 500+, podobna sytuacja miała miejsce, że nagle gildia została zbanowana, praktycznie cała, bo właśnie też coś takiego działo się, że tam jedna osoba wchodziła na kilka czy tam nawet kilkanaście kont i właśnie akceptowała ataki i tak dalej. I też te bany poszły, więc nie wiem, czy po prostu playa się wzięła za multikonta, czy jakoś tam inny mają system, żeby to jakoś prościej wykrywać. W każdym bądź razie no to by się zgadzało, tak, że wchodzili sobie na konta, jedna osoba wchodziła na kilka, żeby te ataki poakceptować, no i bany poszły. Z tego co wiem, jak się tam odwołują, to te permanentne bany, bo były to permanentne, jakoś tam przechodzą na 7-dniowe, nie wiem co oni tam piszą, co tam jakby w tym zgłoszeniu umieszczają, no ale w każdym razie udaje im się, przynajmniej niektórym. No ale co ciekawe, z chatką, którą tak naprawdę głównie rywalizowaliśmy, w chatce też poszły bany, co prawda z tego co wiem tylko 4, no ale dosyć mocne, no bo między innymi był to Azuria, był to Hokudo 1, który bodajże już nie ma gildii, w sensie no już go wyrzucili. Poczekajcie, ktoś tutaj jeszcze był, chyba Big Boss, on też już nie jest w chatce, Big Boss, dobrze pamiętam, tak, Big Boss, on też dostał permanentnego bana. I Prosiaczek, czyli takie konto, to konto wcześniej miało nick Xayo, było tam w gildii Protego, nagle właśnie zmieniło sobie i gildię, i nick, i tak dalej, na, no po prostu zmieniło swoje poglądy, nazwijmy to, z Protego na chatkę, przy okazji zmieniło nick i tak dalej, i tak dalej. Także no, te 4 konta dostały bana. Z tego co wiem, Azuria tam sobie jakoś załatwił, w sensie załatwił, no odwołał się i dostał sperma na 7 dni, Hokudo z tego co wiem to też. No ale nie wiem, jak to tam dalej pójdzie. W każdym bądź razie tutaj też dużo osób mówi, że multikonto to musi być, że po prostu jedna osoba ma 2 konta na serwerze. Wcale tak być nie musi, może być po prostu tak, że jedna osoba sobie wchodzi na, ma swoje konto i wchodzi sobie na przykład na konto kolegi, żeby nie wiem, no na przykład powymieniać się kontrami w twierdzy, jak tam właśnie ten kolega nie może akurat tych kontr robić, no a tam ta osoba sobie wchodzi i sama sobie te kontry robi między kontami, więc no to wcale nie musi być tak, że jedna osoba po prostu ma właśnie 2 konta na serwerze. Tak to wygląda.
I tak naprawdę co? No i tyle, no także no Protego upadło przez te bany, chatka nie wiem jak tam się będzie trzymać. My wymieniliśmy dzięki temu 5 osób tak naprawdę, 4 z Protego, 1 z chatki do nas przeszła. W każdym razie był to Okocim, który do nas przeszedł z chatki, a z Protego do nas przeszedł Next, Synuś, Magic Boy i Himalhuli. Czyli tak naprawdę wymieniliśmy sobie, no tak jak mówię, 5 osób, no i wzmocniliśmy się, nie ma co ukrywać. Wzmocniliśmy się, też dużo osób do mnie pisało tam z wysokimi levelami, nawet 360 plus jakieś berki, ale niestety no nie miałem miejsca, żeby ich wziąć i z tego co widziałem większość z tych osób poszło do Siege i Siege się naprawdę mocno wzmocniło się po prostu. Średni mają taki sam jak chatka teraz, chatka ma 49 osób, ale jakby doszła tam jakaś osoba to by im spadł na 3-4-2, więc mają taki sam. Także no wychodzi na to, że Siege powoli idzie do góry, no już tam trochę tych fuzji było i tak dalej, ale w końcu może z tego top 3 wejdą na to top 2, także no troszeczkę się tutaj pozmieniało, a my chyba twardo osiedliśmy na tym top 1 i tak naprawdę pomogły nam te bany, no nie będę ukrywał, że pomogły nam, bo kilka właśnie mocnych osób do nas przeszło, no ale cóż, no takie życie, no lepiej jednak grać uczciwie, bo permanentne bany nie są za nic, to nie są bany za niewinność ani nic, tylko to są właśnie bany za coś. I co ciekawe, dostały je osoby, które no już były pogłoski, że właśnie robiły kontry między swoimi kontami, w sensie no jedna osoba robiła kontry między właśnie jednym a drugim kontem i tak dalej i o dziwo akurat te osoby zostały zbanowane. No ale trudno, nieważne. Co do Protego, to nie wiem jak tam było z nimi, tylko tyle co właśnie słyszałem od osób, które do nas przyszły, że właśnie, no serwer nie odpowiada, że właśnie tak to wyglądało, że tam wchodziła jedna osoba, żeby poakceptować ataki na te konta i tyle. No tak jak mówię, odwołują się i przeważnie te bany z permanentnych przechodzą na tydzień, także kto tam mnie ogląda i jest taki zbanowany, no może spróbować się odwoływać, nie wiem czy to tam słuszne, czy nie, to już nie mi oceniać, nieistotne. Dobra, no w pupilkach jesteśmy pierwsi, to tak wygląda na razie sala chwały, więc jakby Cinu widziałem, że na tym epiku ładnie poleciał, bo już mieliśmy podobny level co on, a teraz znowu 4 wbił. I tyle, no tak to się wiele nie zmieniło, tylko się tutaj troszeczkę bardziej niebiesko zrobiło po prostu. W gildiach no to jesteśmy pierwsi, coś tu widzę, że mi zacina, nie wiem czemu, nie mogę wejść w gildię w ogóle. No ale nieistotne. Dobra, wchodzimy chyba do lochów, nie wiem czy coś jeszcze pokazywać, chyba wszystko co chciałem powiedzieć to pokazałem. Chciałem powiedzieć to powiedziałem i generalnie pokazałem, jak to tu teraz wygląda. W każdym razie no tak to się podziało na tym serwerze, bardzo dużo tych banów weszło, więc no mówię, raczej i to weszły praktycznie w tym samym dniu dla każdego, i dla Protego, i dla chatki i tak dalej, dla tych osób, więc no wydaje mi się, że to po prostu nie było żadne zgłoszenie, a właśnie jakieś tam jakoś to wykryli, no ale nieistotne. Dobra, wchodzimy sobie do lochów, zaczniemy może od portalu, portal sobie machniemy, to jest wojownik, no jakbyśmy tutaj się poodradzali trochę. No ale niestety nie poodradzaliśmy się ani razu, więc nie ubiliśmy go. No i zaczniemy, poklikam sobie trochę, może mówię, jakiś level 2 wpadnie. Pewności nie mam, no ale zobaczymy. Ten władca dziewiątek to jest paladyn i chyba ostatnio mu zostawało w miarę tego HP mało, z tego co kojarzę. Więc może on by był do ubicia. No i liczyłem, że tą runkę od zimna będę miał przynajmniej na 50%, 50 w górę tak liczyłem. No ale niestety, nie dość, że mi w ogóle nie leciała, zmarnowałem bardzo dużo grzybów, bo na całe przebranie wydałem może z 1000, a z 800 wydałem na to, żeby znaleźć w ogóle jakąkolwiek runę na zimno. No i mi niestety wypadła właśnie taka słaba. No ale trudno, zdarza się i tak. Oj, tam, o, dobra, padł, super. Miałem mówić, że tam 8 milionów zostało, a tu się udało. Za 10 milionów klata, ale dzisiaj nie chcę klat. To na innym serwerze, to już mi się pomyliło. No ale dobra, na razie zostawiamy jak jest. Paszcza Taurona, no tego to już na pewno nie zrobimy. Ale dobra, fajnie, że tam to padło. Tutaj te walki sobie od razu obejrzymy. Poczekajcie, tu nie było czegoś złego. Nie, nic, dobra. Nieważne, władca dziewiątek. Ostatnio wam pokazywałem, tutaj w ogóle ciekawa walka z Sonem, ale to wam na końcu może pokażę. Odrodziłem się 2 razy i tak przegrałem, także no klasa naprawdę bardzo, ale to bardzo mocna. Son jest też mocnym przeciwnikiem, w sensie ma mocną postać, no ale jakby nie było to jednak no 2 odrodzenia i tak przegrana, no troszeczkę bawi. Dobra, Hemoridor już nie zrobimy, Góra Olim, zobaczmy tą Atenę, to jest mag i w sumie strasznie nam się zboostowały, można powiedzieć, obrażenia, no bo jednak
te 37 średnich to jest dosyć dużo, no i ta runka jakby nie było, no wpadła lepsza, może nie jakoś tam o wiele lepsza, no ale jednak jest. No i dokładnie, ta antena też nam padła, to jest walka z magiem, w sumie to dobra, później będę zapisywał, nie ma to najmniejszego sensu. Herkules już jest raczej nie do pchnięcia. Lecimy dalej, przyjemniaczą tęczniątko, to jest zwiadowca, ale chyba jeszcze za wcześnie na niego, tak mi się wydaje, że raczej jeszcze go nie pokonamy, chociaż już się zbliżamy do tego etapu, gdzie on pewnie powinien paść, ale chyba no jeszcze nie, no ewentualnie jakbyśmy się tu poodradzali może z 4-5 razy, ale on też robi uniki, więc myślę, że nie ma co go męczyć. 13 piętro to jest Hacker Jan. Hacker Jan to jest wojownik, no ale zobaczcie, też mu tu za wiele niestety nie robimy, no po prostu za wiele mu nie robimy, także nie ma co. Ja tutaj tak najbardziej to się na ten Esteros zapatruję, powiem wam, że może ten Esteros by w końcu padł, no ale nie wiem. Tu jest Fenrir, to jest bodajże Berserk, to jest 9 na 10, ale czy my coś, on jest odporny na błyskawice, okej. Czy my tutaj coś zrobimy? Chyba mu nic nie zrobimy. Dobra, wejdziemy do tego Esterosu, tutaj jest mag, co prawda dosyć mocny, no ale liczyłem, że może byśmy go pokonali po tym przebraniu. No statystyk nam troszeczkę podniosły się statystyki, no w ten sposób. No zobaczcie, że tam kilka bliskich prób było, znowu 16 milionów, ale chyba nie, chyba jeszcze jednak mimo wszystko za wcześnie. Zobaczmy, jak w ogóle ta walka wygląda. No bardzo, ale to bardzo dużo bije, no mocne ma statystyki, 73 tysiące inteligencji to jest bardzo dużo. Nie pamiętam, a tam jest potem chyba wojownik i niepalna, to był chyba bodajże zwiadowca, ile dobrze pamiętam. Już na Berku dosyć dawno je pokonałem, więc nie pamiętam dokładnie tych klas. No ale na razie ten mag chyba z tego co widzę nie chce nas przepuścić, a szkoda. Troszkę ekspa zgarnęliśmy, dwa lożki tam padły, co prawda nie za wiele, no ale zawsze coś. A zobaczymy, jak to jeszcze wyjdzie w mroku. No musimy tu patrzeć na grzyby, bo nie mam ich za wiele. Dużo mi poszło właśnie na to szukanie tych itemków na szukanie tej runy, nie? Dobra, mamy Hemoridor. Poczekajcie, z tego co widziałem, to coś tam ubijali tego Sutenera już. To jest mag, ale kurde, może i by faktycznie też udało się nam go ubić. Tak mi się wydaje, jakbyśmy jakieś mocne hity tutaj walnęli. O, tam jakaś była bliziutka próba. No to jest 300 milionów expa, nie? Znowu bardzo bliziutka, 5 milionów, no chyba on jest możliwy do zrobienia. Wiem, że Son go zrobił, no tylko Son ma niestety runę na zimno 55%, także no na pewno o wiele więcej bije, bo te runy dają bardzo, ale to bardzo dużo, jeżeli chodzi o obrażenia. Ale mimo wszystko, wiem, zmieniłem tylko Kunegundzie broń dzisiaj, bo mi wypadła bardzo fajna, z jeszcze lepszym rozrzutem niż ten mój, także stwierdziłem, że jej tam wymienię, ale generalnie reszcie nie zmieniałem w ogóle. Tych itemków, tylko przebrałem siebie. A jeszcze w ogóle, jeżeli chodzi o te moje runy, to przypadkiem udało mi się znaleźć maksy, to wam chyba mówiłem, 50% gold, 10% PD i 15% punkty życia. To mi się udało znaleźć, tak jak mówię, przypadkiem. Ktoś się może zastanawiać, dlaczego mam tak dużo odporności na ogień, bo tutaj jest 73%, 71% i tutaj jeszcze chyba gdzieś było, dokładnie 72%. Po prostu ja na razie na te odporności nie patrzę, ja sobie muszę dozbierać więcej run i wtedy sobie założę po prostu, tak jak na każdej postaci, 3 itemki z łączną odpornością 25%, no ale to później. Na razie mi głównie na runie w broni zależało, żeby była jakaś, powiedzmy, no jakaś mocna, nie? No co prawda ta nie jest jakaś nie wiadomo jak mocna, no ale co zrobić. Dobra, poczekajcie, no jeszcze tu do niego wrócimy, bo myślę, że on jest możliwy. No muszę tak w miarę myśleć, tornada bardzo nie chcę ruszać, no bo widzicie, że mam cały ekwipunek zawalony. No tu ewentualnie te za 2,5 miliona te dwie rzeczy bym mógł wyrzucić. Tu sobie już epiki pokupowałem na przyszłość, żeby mieć do kibelka po prostu. To trollowe trio mi się wydaje, że może by padło, czy to jeszcze nie. O, tam 28 milionów jakaś była próba, także dosyć ciekawa. No ale chyba jeszcze nie, chyba jeszcze niestety nie uda się go pokonać. No kurczę. Ostatnio mi się wydawało, że tu jakieś bliskie próby były, a teraz zobaczcie, że w ogóle nic nie chce ruszyć. Dobra, sprzedam sobie może te dwa itemy. Wejdziemy sobie, no sprzedawaj się. Wejdziemy sobie jeszcze do tego tornada, może na tym tornadzie coś tam powbijamy, zobaczymy jak to wyjdzie. Chociaż jeden level, żeby wbić, to zawsze będzie przyjemne. Teraz jest ogniolot, czyli wojownik, także no z nim może już być ciężej.
No ale dobra, zaraz tu w ogóle sobie jeszcze rozdam zręczność te 37 milionów. Powiedzmy do 300 i załóżmy 150 jeszcze na tego maga. No bo ten mag tak mi się wydaje, że jednak byłby do zrobienia. Że jakby tam jakieś fajne kryty powchodziły i od nas i od towarzyszy, to on by był. Także jeszcze na niego tam wydamy troszkę. No i tyle, no filmik taki bardziej można powiedzieć z aktualizacji, co tam się ostatnio wydarzyło na serwerze, no bo wydarzyło się dosyć dużo rzeczy ciekawych. Dobra, udało się. Teraz jest mag, więc też się uda. Teraz jest wiadowca, więc chyba też się uda. To powiedzmy, że jeszcze poklikamy tu troszkę. Do kolejnego wojownika, to też jest wiadowca. Do kolejnego wojownika, albo jak nam się po prostu miejsce skończy dokładnie w plecaku. Czy to wszystko jest drogie? Nie, klata jest dosyć tania. No i tutaj jest za... Poczekajcie, ja tu mam w ogóle coś, co już było w kiblu, bo tak nie wiem. Nie, z tego co widzę to nie. A kto to jest w ogóle teraz? Teraz jest mag. I ten mag padnie czy nie padnie? No może... A, padł. Dobra, i mamy znowu klatę za 5 milionów i to jest za 5 milionów. No dobra, no powiedzmy troszkę straciliśmy, no ale niech będzie, żeby tego miejsca więcej zrobić. I kto jest teraz? Teraz jest wiadowca, więc on chyba też padnie. Kurde, no może nie dojdziemy wcale. Znowu mag. Długo wojownika nie ma, co ciekawe. Dobra, brak miejsca. To jest dobra, no te budki powiedzmy takie tańsze dość. Okej, okay, lecimy jeszcze do tego tornada. No i tu już jest wojownik, dobra, czyli to już na razie olewamy i lecimy do tego sutenera. No więcej mógłbym poklikać tego tornada, ale nie ma to sensu, no bo sami widzicie, że mam cały ekwipunek dosłownie zawalony tymi itemkami. Więc no, wygląda to jak wygląda. Dobiłbym tak naprawdę 376 level, jeżeli by się udało tego sutenera pokonać. No ale nie wiem jak to wyjdzie, powiedzmy do 100 grzybów go poklikamy, zobaczymy. I siadło, dobra, super. I mamy jakąś broń, ciekawe co to jest za broń. Bardziej mnie interesuje co to jest za runa. Zimno 60%. Dziękuję bardzo. Okej, okay, czyli zamieniamy runy. Ale się udało na odcinku, coś pięknego. Zamieniamy runy od razu tu dla siebie. Kurde, szkoda, że dopiero teraz, bo tak to może jeszcze jakieś lochy byśmy przepchnęli. No ale dobra, jak to u niego wygląda? Plus 23. No trzeba by mu to podmienić, tylko ja bym jeszcze musiał tutaj zamienić runy. Powiedzmy, tutaj jest jak zimno 36, tu 43. No to 60 jest wiadomo potrzebne, no bo jednak mimo wszystko jakby nie było, to 60% jak naprawią, no to zrobi robotę, nie? I tym pachołkom jest ważne, żeby też mieli po 60%, także szkoda ich po prostu olać, jeżeli właśnie chodzi o te runki w broni. Tu jest 51 ogień. No dobra, no musimy tą broń na razie zostawić, a to sobie tam później zamienię. Nie chcę tego teraz robić, bo może jeszcze jakieś lochy uda nam się pchnąć. Tylko poczekajcie, no ja bym tutaj musiał, żeby chociaż mieć jednego slota w ekwipunku, co ja bym mógł sprzedać. Dobra, no niech będzie to, że sprzedamy, zrobimy to w ten sposób. I teraz tak, co by tu, no tego na pewno nie pchniemy, 13 piętra chyba nie pchniemy. Ej, co my w sumie byśmy tu mogli zrobić, tego maga, z tym magiem by się udało, myślicie, z tą runą? No wiele, jakieś szybciej, jakieś bliskie próby, z tego co widzę, złowrogi gnom. No tam było jakieś 17 milionów na początku i tak dalej, ale ciekawe, czy by nam to tyle dało. No to jest 19% bodajże, tak? Bo chyba mieliśmy 41. To jest 19% do obrażeń, to jest bardzo dużo. Zwłaszcza, że to jest właśnie zimno. No ale sami widzicie, że szału nie ma, jeżeli o to chodzi. Dobra, co my byśmy mogli tutaj jeszcze pchnąć tak szczerze? Góry Olimp chyba nie, Hemoridoru na pewno nie. Tego hakera Jana, no to on bardzo nie chciał. Dobra, to jeszcze 30 grzybów na to trollowe trio. Może teraz się uda, żeby ono padło, zobaczymy. No to nam też za wiele expa nie da, bo to jest tylko 349 level. Ale wiadomo, jeżeli by padło, to by było spoko. Ale wygląda na to, że nie. 2, 1 i koniec. Dobra, czyli tak to wyszło. Którą mamy minutę? Niecałą 20, więc dobra, będzie krótszy odcinek po prostu. No i spoko, całe szczęście. Tak naprawdę jedyny plus oprócz tego, że wbiliśmy ten level, nie pamiętam ile miałem na początku, chyba początek 375, czyli wbiliśmy powiedzmy cały jeden level, coś w tym stylu. W każdym bądź razie najlepsze co nam się przydarzyło na tym odcinku, to to, że wypadła nam broń i to jeszcze z zimnem 60%. Jaka jest na to szansa? No nie wiem, biorąc pod uwagę, że tych run wcale nie mam jeszcze dużo, żeby w ogóle wypadało to 60%, a tutaj nie dość, że 60%, to jeszcze zimno. Także świetnie, udało się. Teraz chyba tornado będziemy musieli tutaj pchnąć. Tego 13 piętra raczej ciężko. Tu jest holunder, ten holunder może by padł, bo to jest wojownik, jakbyśmy tam poczarowali trochę.
teraz tak naprawdę co? Szkoła magii, wydaje mi się, no już ten Esteros będziemy musieli powoli zamykać. No i tak to wyjdzie, więc jakby tyle. Teraz wam pokazuję te walki. Co my tutaj tak naprawdę zrobiliśmy? Tego Sutenera Petyra zobaczmy, jak to wyglądało. No tutaj, tutaj pierwszy hit zwykły. Zobaczymy, jak Maguś. No 10 milionów, więc sporo. O, i teraz 13. Także dwa kryty. Kunegunda zwykły. Dwa zwykłe Kunegunda, ciekawe jak u nas. 11 milionów. 25 milionów. No i 20, prawie 3 miliony. Także wyszło spoko. No i 300 milionów expa, wiadomo. Tak jak mówiłem. Dobra, zobaczmy, jak to wyglądało z tą Ateną. A, to jest w ogóle mag, ale ona jest tu dosyć wytrzymała i też nas nie bije za bardzo. No tu jakieś krytyki wchodzą z naszej strony. 36,5, 41,5, czyli 34,5, 123 miliony expa, więc no szału nie ma, ale powiedzmy, że jest git. Władca dziewiątek, też zobaczmy, bo to też było jeszcze dzisiaj. To jest paladynek, zobaczmy w ogóle, ile tutaj odrodzeń, to przyspieszę, bo to będzie dosyć długa walka. Okej, tu mu zbiliśmy dosyć sporo, teraz jakiś mocny kryt, teraz 24,5, kolejne odrodzenie, czyli już drugie. No i czy będzie potrzebne trzecie? Będzie potrzebne trzecie, okej, czyli trzecie odrodzenie. No i teraz już go żeśmy dobili, bo bardzo malutko mu zostało HP. Tutaj ta klata za 10 milionów, także spoko. I co? No trzy odrodzenia to w sumie sporo. O, zobaczcie tą walkę na arenie. Specjalnie sobie ją zapisałem z Sonem. Chciałem od niego, nie chciałem mu tam zawracać głowy, żeby coś mi zdjął, i chciałem od niego sobie wziąć buty do klasera. No i teraz tak, mamy pierwsze odrodzenie, zbiliśmy ponad połowę. No oczywiście wiadomo, no gdyby nie odrodzenie, to zostałoby mu prawie pół HP i by nas zabił. No i mamy drugie odrodzenie, tutaj jeszcze go dało radę, daliśmy go radę uderzyć raz, ale niestety teraz chyba, z tego co pamiętam, już ani razu go nie dotkniemy i on nas zabije, więc tak to wygląda, gdzie mamy, no praktycznie statystyki ma delikatnie lepsze, ale generalnie jesteśmy bardzo podobni, a takie walki zdarzają się też z o wiele słabszymi rywalami tutaj w sali chwały, więc no tak wygląda ta klasa mimo dwóch odrodzeń, niestety też porażka. Włodzimierza to ostatnio oglądaliśmy, ostatnio chyba wam nie pokazałem tych walk, ale powiedzmy, że pójdźmy to, chociaż no dobra, pokażę. Pogromca Słoniowatych to jest mag, Włodzimierza no to wam pokazywałem, bo wiadomo, to tam Kunegunda go sama zabiła, ja nawet nie musiałem walczyć, ale chyba tych walk takich, tak się tym podjarałem, że zapomniałem w ogóle o tych walkach właśnie, co zrobiliśmy tam wcześniej, przed tym Włodzimierzem, więc zobaczmy, jak to teraz wygląda. To jest wojownik, pierwsze odrodzenie, drugie odrodzenie. To bardzo fajnie wygląda, jak już na przykład się tam odrodzimy trzeci, czwarty raz, bo już strasznie mocne hity i my rzucamy, i przeciwnicy. Teraz widzę, że trzecie odrodzenie, i czy to już wystarczyło, czy jeszcze? No 46 milionów, zobaczcie, on tutaj kryt za 30, no ale udało się, wystarczyło tyle. Dobra, mamy kolejnego, Szelantula, to jest zwiadowca. I zobaczmy, no tu też na pewno jakieś odrodzenia były. No tutaj pierwsze, tutaj drugie, no to za wiele mu tym drugim nie zbiliśmy, porównując z tym pierwszym, no i teraz nawet trzecie, no i trzecie, okej, zobaczmy, czy było czwarte, a nie, już mocny krytyk wszedł i weszło git. I na koniec Meduska, to jest mag, ale też taki wytrzymały, coś podobnego jak ta Atena, także tą Meduzę możemy sobie obejrzeć. I tyle tak naprawdę, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. No mówię, nie chciałem was męczyć przebieraniem, więc stwierdziłem, że sobie to zrobię przed odcinkiem. No i teraz troszkę tam poklikamy tych lochów. Bardzo się cieszę, że mi weszła ta runa, to jest tak naprawdę jedyny można powiedzieć sukces. No i oprócz tego te lochy, ale to sami widzicie, że za wiele nam to nie dało. Dobra, to już wszystko popokazywałem, także mogę poodznaczać. I tyle, ja wam dziękuję za odcinek, dziękuję wam za uwagę, za oglądanie. Zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, zostawcie kciuka w górę, jakiś tam komentarzyk. I tyle, wleci jeszcze, ostatnio tych filmów tam nie było chyba 3 dni, 3-4, coś takiego. Wleci jeszcze odcinek z Wojownika, może jutro, może w poniedziałek. I jeszcze mam fajny, wydaje mi się, że fajny pomysł na jeden odcinek, ale to dowiecie się, jak on po prostu wejdzie. Także dobra, jeszcze raz dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!